O, raz. Dobra. Wszystko działa do... No, tak. Dzisiaj będzie o tym, jak zrobić w Godocie timer, licznik skora i na przykład końców jeszcze. Nie mówię tu o high score. Chodzi mi o sam licznik skora po prostu i to. I jeszcze jedna rzecz zwana vsync czy fausync, nie wiem jak się wymawia, jestem tamty. No, najpierw spróbujmy zrobić, żeby to coś na V. No tak, węzeł, button up, nie będzie o czym powiedzieć, skrypt, spróbujmy tak, not found score. A bo usunąłem tego noda przez chwilę. Nie mogę robić tego hex score. Usunięcie. Idziemy jeszcze raz. A co teraz? Main menu 46. Debugger nie wskazuje żadnych błędów. Cieszę. No to tak. Teraz się możemy zająć licznikiem skora oczywiście. Dobra. Oczywiście zrobiłem już wcześniej dużo, więc po prostu go omówię. I tak, pierwsza rzecz. Mam samego projektu. Musicie lepiej to napisać w taki skrypt, jak widzicie na ekranie. Zapisać go i ustawić w autoładowaniu.
Najlepiej to tak. One działają w ten sposób, że po prostu na bieżąco wszystko tak jakby na bieżąco one odpowiadają za wyświetlanie skora na swoim tak jakby miejscu. I tak, trzeba musicie zrobić trzy takie skrypty, każdy o najlepiej innej nazwie. I teraz tak. Teraz co? Teraz dajmy label. Najłatwiej to będzie zrobić nową scenę. I tak. Canvas layer. I tutaj przyda się 6 labeli. Nie, to nie może. Pomyłka to nie może być osobna scena. To musi być tutaj. To musi być. Najlepiej, żeby to było przy scenie z playerem. Ale to jest wasza taka sprawa, gdzie to dacie. Tam było lights points. Można usunąć. Chociaż nie ma. Ale tego używam za bardzo nie będę. Zostawię to. I to będzie. O, nie. I tak, tutaj niech będzie. Thank you.
Koniec. Teraz przechodzimy do skryptu, bo wszystko jest już tutaj gotowe. Dobra, zacznijmy od skorup. To jeśli zabijemy na przykład. Zestrzelimy robota, w odpowiedniej funkcji musimy to dopisać i to napisze plik game state, doda do niego po prostu plus 100 punktów, bo wszystkie te pliki te dużo punktów. To samo kopiujemy do coina, tylko że tutaj mam dwa takie do tego, że za zebranie na przykład coina jest 50 skora i plus 1 w liczniku końców. Potem teraz już będzie prościej. Dajecie funkcję proces delta i całe to po prostu kopiujecie. Tak, to działa na tej zasadzie, że w czasie rzeczywistym wyświetlają się po prostu wszystkie punkty życia i końce. Tak wytłumaczyć w miarę prostym języku, to działa na tej zasadzie, że po prostu wyciągane są po prostu tak jakby dane ukryte w tych skryptach i są wyświetlane w rubrykach z fragmentem ze słowem points. Spróbuję to zaprezentować, jak zadziała. Mamy za sobą i teraz fajne. Nie wiem, czy to nie było to na żal. Dimmer tu jest. Dobra, to się jak on działa, ale może. Pierwszy timer. Ten timer, timer odpowiada za wyświetlanie odpowiedniej
Prawda, zawiesza to nie tak, jakby wszystkich minut, sekund i milisekund na ekranie. To jest, są zmienne milisekundy, sekundy i minuty. Po prostu one się ustawiają na zero i tak. To działa. Ten fragment, ta funkcja działa na tej zasadzie, że jeśli milisekund jest więcej niż 9, to ustawiana jest 1 sekunda, a milisekundy na 0. Jeśli sekund jest więcej niż 59, ustawiona jest minuta na 1 i sekunda na 0, i to jest set text string minuty plus dwukropek plus string z sekundami plus dwukropek plus string z milisekundami dwukropek. Ten drugi timer działa w tle i licza sekundy. No to jest w sekundach, tak? To jeszcze działa. I to dotyczy tego timera, że jeśli on jest ustawiony na 1 dziesiątą sekundy, czyli milisekundę, jeśli jest połączony węzłem, jeśli czas się skończy, to ustawiają się milisekundy na 1. No i teraz wiecie, jak to działa. Ten drugi po prostu czeka w tle, jak się skończy czas, czyli w tym wypadku już 300 sekund, zmienia scenę na game mode. Proste. Jeszcze tutaj. Jeszcze trzeba tu stawić, żeby on był widoczny. Zrobić, żeby to działało dobrze. Label.
Teraz zrobiłem, bo najpierw powinienem był ustawić tego labela tutaj. No jest dobrze. No. No nie, no to jest źle. Już to wygrało. Taka rzeka. Nie no. A, to już mnie denerwuje. Coś mi się tak kiedyś indziej udało ustawić, a teraz się kurde nie chce, no.
ten wysyp nie robi różnicy, ale... Nie, to ciut tam. Teraz co jeszcze można zrobić odnośnie sceny opcji? Ciekawe, co można zrobić. Zduplikuję ten barton. Przydało się tutaj zrobić ciekawe. Teraz jedna jeszcze rzecz, którą teraz przyszedł do głowy i chciałbym ją poruszyć. Mianowicie eksport na Androida to jest dosyć, że tak powiem, drażliwy temat. Może przesadziłem, ale... Pierwsze, niektórzy twierdzą, że przyda się tutaj Android Studio. I tak, i nie. Zależy. Android Studio to całkiem osobny program i nie jest on wymagany przez Godot, ale zawiera on wbudowaną Javę, w sensie rsignera i platformy ADB. Plus do tego łatwo można w nim wygenerować keystora. Ale zajmuje na dysku no, dosyć sporo. No, więc to jest tak bardzo blisko tak. To jest, jest to po prostu gusto, czy wolicie mieć więcej miejsca na dysku zajętego i program, czy po prostu wybrane elementy. No i co, no i teraz spróbuję to wyeksportować. Oczywiście te przyciski trzeba porozłączać. Tylko ten jeden ma dotyczyć wizjonera.
Lata. Sport, Android. Też można pogrzebać przy tym. APK Expansion to jest. Chodzi o to, że po prostu instaluje się plik aplikacja, która tak jakby jedyne co potrafi to ściągnąć naszą grę z internetu, co nie działa za dobrze. Już próbowałem. No tutaj są wszystkie te. Nie wszystkie się. Na przykład. Zaznaczycie na przykład battery stats, nie wyświetli wam się przy instalacji. Bo to nie jest traktowane przez Androida jako coś, co może w znacznym stopniu wyrządzić szkody czy coś takiego. To nie jest traktowane poważnie. Mam też takie czytanie SMS-ów, czytanie ustawień NFC, to już powinno być widoczne. Teraz spróbuję to wyeksportować. Na pulpit zapisz. Co do tej jawy, ja tutaj zainstalowałem, pobrałem Yarsignera 10.02. JDK 10.02. Do tego jest wymagane chyba konto Oracle. No i to było tak, że przy kilku pierwszych eksportach wszystko działało dobrze, a potem się spieprzyło. Teraz mam jeszcze jadę 8, rano mamy 9, i bardzo różnie to działa. No ale nie bójcie się, ta wersja, tylko nowsza wersja na Androidzie działa. Sobie nie nagrywam. No i oczywiście, żeby to aplikacja wam się uruchomiła, musicie mieć tutaj wyznaczone silnik. No i to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się tutaj spodobał. Jeśli napiszecie pod komentarzami, to zedytuję opis do tego filmu i dam wam link do pobrania kodu źródłowego na Godot Engine z GitHuba. No i Ja się z wami bardzo proszę.